Cześć Wam. Dzisiaj Wam pokażę część terenów, na których obecnie pomieszkuję. Zobaczcie, w większości są to takie duże pola, a częściowo fragmenty zalesione. Podążam dzisiaj do jednego ciekawego miejsca, po to, żeby Wam pokazać pewne bardzo ciekawe zjawisko. Jest to zjawisko naturalne, które w dawnych czasach przypisywane było siłom nadprzyrodzonym. Utożsamiano je z kręgami czarownic lub z miejscami, w których dokonywano różnych obrzędów. Przypisywano je do sabatu czarownic i innych praktyk czarnoksiężników. Tutaj mamy jeden z takich kręgów. Zobaczcie. Kawałek dalej jest następny. Zobaczcie, ciekawe, naturalne zjawisko. A tutaj jedno z najmniejszych, jakie przyuważyłem. Średnica około 80 cm. Przypomnę, że grzyby, które tutaj widzicie, są to pieczarki. Kolejny niewielki krąg. To skupisko jest również bardzo interesujące pod względem nagromadzenia tych pieczarek. Zobaczcie, tutaj praktycznie wyrasta jedna koło drugiej, jednak sam krąg nie zamknął się. No zobaczcie, ile tych grzybów tutaj rośnie. No jest ich masa. Kolejne koło, dosyć bardzo dobrze zachowane. Tego typu rzeczy możemy spotkać czasami w lasach, ale najczęściej właśnie chyba na takich polanach wypasu bydła. Ludzie w dawnych wierzeniach uważali, że powstanie tych kręgów wiąże się z czarami. Jednak współczesna nauka i zrozumienie tego typu zjawisk skutecznie opisało budowę czy powstawanie tego typu rzeczy. Powstawanie tego typu rzeczy zależne jest od rodzaju grzybów i innych roślin zaangażowanych w to zjawisko. Na początku występuje jeden zarodnik, który inicjalizuje całą kolonię. Musi się on cechować silnym wyjałowieniem podłoża lub wręcz zatruwaniem go różnymi substancjami pozostałymi po obumarciu grzybni pochodzącej z tych grzybów. Im bardziej jednorodne jest podłoże, tym bardziej czoło rozwijającej się kolonii przypomina właśnie takie kręgi. Powiem Wam, że do tej pory, będąc w tej okolicy, przemierzyłem kilka takich pól. A tak szczerze mówiąc, na tego typu zjawiska natknąłem się tylko na tym jednym polu. No i właśnie, czy przypadkiem to jedno pole nie jest powiązane z czymś, co w dawnych czasach kojarzono z takimi zjawiskami?
czyli czarami, zjawiskami nadprzyrodzonymi, które przypisywane były zarówno czarownicom, jak i czarnoksiężnikom.